Witamy w informacjach telewizji Dami z Legnicy. Dziś zapraszamy na relację z protestu, jaki miał miejsce w Legnicy, poświęconego wolnym mediom. Opowiemy też o wizycie władz Miśni, miasta partnerskiego Legnicy. Zapraszamy. We wtorek 10 sierpnia w legnickim rynku, podobnie jak w wielu miejscach w Polsce, odbył się protest w obronie wolnych mediów. Wiec pozwolił wypowiedzieć się każdemu, kto chciał podzielić się swoim zdaniem na temat nowelizacji ustawy autorstwa posłów PiS, nazywanej Lex TVN. Nowelizacja zakazuje kapitałowi spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego posiadania pakietu większościowego w polskich mediach. Właścicielem TVN jest amerykański koncern Discovery. Swego rodzaju déjà vu. Czuję się tak jak przedtem, a więc prawie młodszy, bo słyszę to samo. Z jednego źródła informacji szczególnie. Był taki paradoks za tamtych czasów, że doskonale rozumieliśmy, że to źródło informacji, które było w jednych rękach, jedynie słusznej, kłamie. I wszyscy zdawaliśmy sobie z tego sprawę. I o dziwo, recepcja nasza polegała na tym, że wszystkie informacje pozytywne o rzeczywistości ocenialiśmy negatywnie, bo były kłamliwe. Natomiast wszystkie informacje negatywne o rzeczywistości, nawet jak były z obcego źródła, nawet kłamliwe, z wolnej Europy, ocenialiśmy pozytywnie. W manifestacji wzięło udział około 200 osób i to nie tylko z Legnicy, ale również z innych miast jak Lubin czy Złotoryja. Hasłem przewodnim zgromadzenia były słowa: wolne media, wolni ludzie, wolna Polska. Człowiek ma przyrodzoną godność, a z godnością łączy się wolność. Nie ma inaczej. To jest para. Wolność i godność to jest jedno. Każdy człowiek tylko dzięki temu może czuć się szanowany, że liczy się z jego wolnością i godnością. To jest tak istotne. A więc to, że dziś przyszliśmy dla wolnych mediów, to przyszliśmy również po to, by uszanowany był każdy z nas, każdy człowiek, żebyśmy byli zawsze wysłuchani, żebyśmy byli szanowani. Dziś do Sejmu złożono apel blisko 800 polskich dziennikarzy o przerwanie tego kontredansu i likwidacji wolnych mediów. Był to apel w obronie wolnych mediów. Proszę Państwa, na tej liście nie ma ani jednego legnickiego dziennikarza, którzy teraz mnie tu fotografują, nagrywają i tak dalej. Ja się wstydzę. Bo my z TVP jesteśmy. Ja się wstydzę. I już sama moja obecność spowodowała, że jeden z moich kolegów dziennikarzy, tak myślałem, że do dzisiaj kolegów, śmiał się z samej obecności, no to jakiś wygłup tutaj. Państwo przyszli do jakiegoś wygłupu chyba. Tak to traktuję. Najpoważniejszą rzecz, w jakiej w tej chwili jesteśmy, obronie wolności polskich mediów, legnicy dziennikarze, portali informacyjne, ty stanęliście obok. Tak by skoczyłam jak lwica w obronie dziennikarzy legnickich. Bo też nie znamy wszyscy dokładnie sytuacji, jaka jest. Cieszmy się, że są, że to wszystko idzie w eter. Nie można tak powiedzieć, że ktoś nie podpisał tego dokumentu. Cieszmy się, że jesteście. Mogli, ale nie podpisali. Dziękujemy, że jesteście. Jeżeli są wolne media, to jesteśmy wolnym krajem. A wtedy i ludzie są wolni. Lubin pozdrawia wolną Legnicę. Wolne media! Nikt nie jest bardziej znienawidzony niż ten, kto mówi prawdę. To powiedział Platon i myślę, że właśnie to oddaje to, o czym mówimy, że mówimy o wolności, ale też o prawdzie. I wiele osób w dziejach świata zostało unieszkodliwianych ze względu na to, że mówiło prawdę. Jeżeli komuś jest bliskie chrześcijaństwo, niekoniecznie katolicyzm, ale chrześcijaństwo, to tylko podpowiem, że był Jezus, który też mówił niewygodną prawdę. W środę 11 sierpnia posłowie przeszli w tej sprawie pierwszy test. Pierwsze głosowanie za wprowadzeniem pod obrady ustawy zagrażającej TVN było 223 posłów, przeciw 208, wstrzymało się 9, zaś 20 było nieobecnych.
czwartek 5 sierpnia Legnicę odwiedziły władze Miśni, naszego miasta partnerskiego. Spotkanie miało miejsce na terenie Legnickiego Parku Wodnego Aquafan. To ten obiekt i jego obejrzenie przez niemieckich gości były głównym celem wizyty. Widzieliśmy wcześniej plany, zastanawialiśmy się, jak ze starego budownictwa będzie można zrobić tak nowy obiekt. Nie byliśmy sobie w stanie wyobrazić, że tak ładny aquapark może tu powstać. Kiedy teraz człowiek to widzi, to jest jeszcze ładniejsze, niż widzieliśmy to na wstępnych prezentacjach. Spotkaliśmy się wcześniej w naszym ratuszu, przedstawiliśmy panu nadburmistrzowi wraz i również osobom jemu towarzyszącym całe założenie teoretyczne, organizacyjne, finansowe, techniczne czy technologiczne tego całego kompleksu letniego. Dokonała tego pani prezes Magdalena Rychlicka i tym samym dzisiaj jesteśmy tutaj już, by to, co było prezentowane w ratuszu, pokazać i dotknąć i zmierzyć i niejako doświadczyć, jak to wszystko zostało zrealizowane. W Legnicy obecni byli również burmistrz Miśni Markus Rena, prezes basenu rekreacyjnego Wellness Spiel w Miśni Falk Müller oraz kierownik referatu do spraw budownictwa Inga Skambrax. Gościom pokazano także fontanny w Legnickim Parku i postępy prac przy centrum Vitelona. W Szpitalu Miedziowego Centrum Zdrowia w Lubinie od czerwca trwają liczne remonty. Największy dotyczy modernizacji oddziału gastroenterologicznego oraz pracowni endoskopowych. Po remoncie oddział powiększy się o 4 łóżka i będzie dysponował 22 miejscami. Przed remontem oddział funkcjonował wspólnie z pracowniami endoskopowymi. Część pracowni była zlokalizowana w innych częściach szpitala, co sprawiało problemy logistyczne oraz znacząco podnosiło koszty funkcjonowania. Po zakończeniu remontu wszystkie pracownie endoskopowe będą zlokalizowane w jednym miejscu i będą służyły pacjentom szpitalnym oraz ambulatoryjnym. Zapotrzebowanie na łóżka gastroenterologiczne rośnie z roku na rok. Zajmujemy się głównie chorobami przewodu pokarmowego oraz nowotworowymi jamy brzusznej. Ilość procedur, które wykonywaliśmy, było w granicach 1500 hospitalizacji, 8000 badań endoskopowych. W tej chwili po tym remoncie na pewno jesteśmy w stanie wykonać przynajmniej 10 tysięcy badań endoskopowych i myślę, że hospitalizacje przekroczą 1500. Przed remontem na oddziale sale były wieloosobowe, pięciołóżkowe. Po zmianach pacjenci będą mieli do dyspozycji pokoje głównie jedno- i dwuosobowe z węzłami sanitarnymi. Cały oddział będzie klimatyzowany. Musimy stwarzać lepsze warunki dla pacjentów. Musimy stwarzać bezpieczniejsze warunki dla pacjentów. No, nauka idzie do przodu, sprzęt jest inny, ale też i wymagania są inne. Przede wszystkim zależało nam, żeby w jednym miejscu zgromadzić, tu mówię o tym piątym piętrze, wszystkie pracownie endoskopowe, żeby lekarze nie wędrowali po szpitalu, żeby robić badania. Po remoncie oddział zyska trzystanowiskową salę wybudzeń, która jest niezbędna przy badaniach endoskopowych w znieczuleniu. Pozwoli to również na zwiększenie ilości badań w sedacji i w znieczuleniu. Mówimy głównie o kolonoskopii. Dotąd wykonywaliśmy około 10% badań w znieczuleniu. W tej chwili tych badań będzie trochę więcej. W sedacji mniej więcej pół na pół z badaniami bez. Zwiększona będzie także ilość badań endoultrasonograficznych. Badanie to jest połączeniem badania endoskopowego z ultrasonograficznym i umożliwia dokładne obrazowanie wnętrza ścian przewodu pokarmowego. W trakcie badania można wykonać takie zabiegi terapeutyczne jak drenaż torbielic trzustki oraz pobranie materiału histopatologicznego z guzów trzustki. Dzięki tej metodzie wzrosła znacząco rozpoznawalność wczesnych postaci nowotworów trzustki oraz dróg żółciowych. Zwiększymy ilość badań cholangiopankreatografii, dotąd te badania ze względów technicznych mogliśmy wykonywać raz w tygodniu. W tej chwili będziemy je wykonywać de facto codziennie. Tutaj chodzi również o czas od wystąpienia incydentu żółtaczki mechanicznej do udrożnienia dróg żółciowych. Zwiększamy ilość personelu.
W tej chwili szkolimy następnych 4 gastroenterologów. Remont powinien zakończyć się w połowie października. Modernizacja każdego z pięter szpitala MCZ to koszt kilku milionów złotych. W ostatnim czasie wyremontowano i zmodernizowano wszystkie piętra budynku. Teraz przyszedł czas na remont ostatniego, który od chwili oddania szpitala w 1985 roku nie był modernizowany. Galeria Sztuki w Legnicy jest w trakcie realizacji projektu Ekologia jest sztuką, na który otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. W ramach projektu odbywają się zajęcia zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Najmłodsi mają warsztaty ekologiczne prowadzone przez artystów ekologów, zaś dorośli biorą udział w spotkaniach z aktywistami, artystami i ekologami. Edukujemy, pokazujemy działania, które są na styku natury i sztuki i rozmawiamy o tym, co zrobić, żeby po prostu na świecie żyło nam się czyściej i przyjemniej, żebyśmy mogli coś od siebie dodać dla natury. Na koniec zwieńczymy ten projekt piknikiem, który odbędzie się 28 sierpnia, a miesiąc później w dniu rzek, 26 września, zabierzemy Legniczan na wyjazd, żeby świętować właśnie święto rzeki. Legniczanie mają za sobą pierwszy blok prezentacji artystów, ludzi kultury i poszczególnych organizatorów wydarzeń. Mamy zaproszonych 3 prelegentów. Pierwszy to Aga Smutek z Wrocławskiej Instytucji Kultury Prywatnej Oppenheim i jest to instytucja, która oprócz wystawiennictwa i wspierania sztuki współczesnej organizuje od 5 lat także artystyczny piknik Flowland w Tarczynie koło Wlenia. No i jest to wspaniałe miejsce, gdzie w okolicznościach przyrody, w naturze odbywają się 3 dni wspaniałych działań właśnie na styku sztuki i natury. Drugim prelegentem był Krystian Stępek z Chocianowa, który ze swoją partnerką założył prywatny ogród miejski pokazowy. Czyli taki, gdzie przyjmują ludzi i pokazują, jak można w nurcie permakultury, czyli odzwierciedlającym po prostu żywioł natury, jak można stworzyć swój zielony kawałek ziemi w centrum miasta. I trzecią prelegentką jest pani Natalia Baranek z Urzędu Miasta, która opowie o inicjatywach naszego miasta zielonych, czyli jeżykach, pszczołach i innych projektach, które są realizowane odgórnie w naszym mieście po to, żeby naturze żyło się trochę lżej. W ramach projektu Ekologia jest sztuką na Legniczan czeka naprawdę jeszcze mnóstwo różnych przedsięwzięć, o które zadba Galeria Sztuki. Będą m.in. zielone inicjatywy z Wałbrzycha, spotkanie z artystką, która mieszkała z wilkami, czy też grupa Kobalt z Poznania, czyli aktywistki, kuratorki, które są związane z edukacją artystyczną. Zostajemy przy artystycznej stronie ekologii. Na Legniczan w Galerii Ring od czwartku 12 sierpnia czeka wystawa Przygodolub. To druga część ekspozycji. Pierwsza była zorganizowana w BWA Bydgoszczy i nazywała się Przyrodolub, a tutaj pokazujemy dalszy ciąg prac autora Pawła Szajbla i we współpracy z Magdaleną Krajs, która jest odpowiedzialna za publikacje dla dzieci, bo jest to wystawa dla dzieci, a także z edukatorkami z bydgoskiej BWA Agnieszką Pikosz i Karolinią Gorzaniak, realizujemy taki cały program właśnie ku ekologii. Wybraliśmy się w Legnicy, żeby opowiedzieć o relacji człowieka z naturą. Teksty, książeczka, warsztaty oraz wystawa to działania wokół ekologii, wokół relacji człowieka i rośliny, człowieka i natury. Wystawa wpisuje się w projekt, o którym już dziś wspominaliśmy, czyli Ekologia jest sztuką. Ekspozycja pokazuje naprawdę ciekawy i nietuzinkowy świat złożony z natury i sztuki. Zawiera kilka wątków. Z jednej strony to spacery, odkrywanie, kontemplowanie przyrody, między innymi w lesie. Ta instalacja nazywa się Pinus sylvestris, gdzie były gromadzone igły sosny, ale również praca z różnorakimi roślinami, takimi jak żyto, jak kozibród wielki, czy tkanie małego hamaku z pokrzyw. Dzieła prezentowane na ekspozycji mają główny cel, by zbliżyć odbiorcę za pomocą sztuki do natury i ekologii. Dziś to już wszystko, co przygotowaliśmy dla naszych widzów. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejne informacje już za tydzień.